Proszę, wielkie brawa dla pana Waldemara. Proszę ze mną na scenę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Figury geometryczne, każda figura geometryczna inna. Każda inna. Teraz, panie Waldemarze, wybierze pan sobie jedną spośród tych figur, dotykając tylko palcem. Proszę dotknąć dowolnej figury palcem, z góry. Proszę trzymać palcem, żeby było uczciwie. Przełożę ją na wierzch. Ja się odwrócę, albo będę patrzył w niebo, żeby nie podglądać, a pan, panie Waldemarze, zobaczy, jaką pan figurę wybrał. Proszę zobaczyć i pokazać do kamery, ale tak, żebym ja nie widział. Ja będę patrzył się w górę, żeby nie podglądać. A pan, panie Waldemarze, pokaże do kamery. Jeżeli pan to zrobi, proszę potem z powrotem położyć na kolanie, żeby nikt nie widział. Każdy widzi figurę? Ja nie podglądam, dobrze? Z powrotem na kolano. Teraz, panie Waldemarze, wykorzysta pan siłę swojej woli do narysowania tej figury. Zamiast kartki papieru posłuży panu taka aluminiowa, plastikowa tacka. Proszę sobie obejrzeć dokładnie ze wszystkich stron. Zwykła? Świetnie. Nie będzie pan też, panie Waldemarze, potrzebował pisaka, ani markera, ani nawet pióra. Wystarczy sam tusz i odrobina pana silnej woli. Umieszczę taką plamę tuszu na środku tacki. Teraz poproszę, panie Waldemarze, aby pan skoncentrował się na tej plamie tuszu. Jeżeli będzie pan dostatecznie mocno myślał o swojej figurze geometrycznej, wówczas siłą woli ją pan narysuje. Proszę myśleć o swojej figurze geometrycznej. Proszę o niej myśleć. I proszę zobaczyć, co się tworzy. I proszę, wielkie brawa dla pana Waldemara! Brawa dla pana Waldemara! Tak, specjalnie czekam, aż pan usiądzie, ponieważ muszę państwu powiedzieć, że od dzisiaj pan Waldemar tak będzie podpisywał faktury.